Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku pod tytułem Kiedy w piątek wieczorem moi rówieśnicy imprezują i się bawią, ja nagrywam odcinek. Nie, żebym się chwalił, że taki ze mnie hustler czy coś, no ale to... I nie, to wcale nie jest pracoholizm czy coś, czy jakiś zerowy work-life balance, to po prostu... hustler mindset, yo! Nie, no po prostu przez studia i to wszystko, ciężko się czasami wyrobić z nagrywaniem i czasami muszę w takich porach i w takich momentach nagrywać, a i tak jestem starym dziadem, nie imprezuję. I w dzisiejszym odcinku też właśnie poznamy takiego gościa, który poprzez bycie hustlerem chce gdzieś zajść, ale czy zajdzie, nie wiem. W sumie nawet nie wiem, czego można nazwać hustlerem, no nie wiem. To jest takie elitarne grono, że nie wiem, czy mogę go wpuścić, ale no sami zdecydujecie, lecimy. Cieszę się, że jestem w Warszawie. Tęsknię za swoją wsią, bardzo ją kocham, no ale tam informatykiem nie zostanę. A marzę o skończeniu właśnie tego kierunku studiów. Mama przestrzegała mnie przed tym, że w Warszawie przyjezdnym nie jest łatwo. Miała trochę racji, na razie jestem gońcem. Ale od czegoś trzeba zacząć. No wiadomo, taki jest cykl życia każdego informatyka. Jednego dnia się jest gońcem, roznosi się listy, a drugiego jest się ważnym inżynierem w Microsoftcie. Więc dobrze mu idzie, tak, jeśli chcecie być informatykami, to zacznijcie od roznoszenia poczty w jakiejś firmie. Robert od paru dni pracuje w firmie informatycznej. Jako goniec. Wie, że początki w stolicy nie będą łatwe, ale jest zdeterminowany, by urzeczywistnić swoje marzenia. Dzień dobry, panie Robercie. Nic się nie stało, zaraz to posprzątamy. Nie, spoko, damy radę. Co tu się stało? Woda się wylała. Te same ruchy, tylko trzy razy szybciej. Moja kobieta ma wysokie obcasy i nie może się poślizgnąć. A wieśniaki dają radę. Jedna minuta minęła i ja już wiem, że on powinien nagrywać swojego szefa i jego zachowanie. I jak zwykle rozwiązaniem całego zła w paradokumentach jest nagrywanie tego, co się dzieje. No bo mógłby go pozwać i byłby luksus, nie? Co gałek wybałuszasz, kolego? Patrzę. Nie dla psa kiełbasa, do roboty, stary. W życiu bym nie pomyślał, że dyrektor może się tak zachowywać. Przecież stanowisko do czegoś zobowiązuje. Czy w Warszawie obowiązują jakieś inne kryteria? To zwykły burak. No ale laskę ma fajną, nie powiem. Czasami to mam ochotę go zdzielić tą brudną szmatą przez łeb. No ale ten nowy goniec okazał się całkiem spoko. Muszę podpytać o niego koleżanki. Tak, i wtedy wspólnie możecie napaść na dyrektora i wyrządzić mu krzywdę. Będzie super. Powiem ci, że nie lubię tego faceta. Ale przystojny skurczybyk. Chciałabym mieć kogoś takiego. No, przyznam ci rację, jest fajny, ale ja bym wolała mieć takie noki jak Angelika. To naucz się na obcasach najpierw chodzić. Nauczę się, nauczę. Chodź, idziemy do roboty. Cześć. Cześć. Wiesz co, dzięki raz jeszcze za wczoraj za tą pomoc. Nie ma najmniejszego problemu. Muszę ci powiedzieć, że jestem w szoku, że twoje koleżanki takie bzdury opowiadają. Nie wiem, co one w nim widzą. Wiesz co, ja też nie mam pojęcia. Dla mnie to jest skończony dupek i lepiej, żeby się do mnie nie odzywał. Nie wiem, jak ta jego cizia z nim wytrzymuje. Nie mam pojęcia, dlaczego ona w ogóle z nim jest. Pewnie dla tego samego powodu, dla którego wy tu dalej pracujecie, czyli dla pieniędzy. Ale w sumie, kiedy ktoś tak cię traktuje, to nawet jakieś dobre pieniądze tego nie wynagradzają. No chyba, że w setkach tysięcy miesięcznie zarabiałem, to dajcie znać, że też się tam zatrudnię. No ale piękna kobieta. Dobra, w ogóle to Marta jestem. Robert. Aha, od niedawna tu chyba jesteś, co? No, od kilku dni. Tak? I na długo do Warszawy przyjechałeś? No, zobaczymy. No, najpierw nazbieram na jakiś kurs komputerowy, potem mam nadzieję, że na studia informatyczne. O, to nieźle. Dobra, wiesz co, ja no niestety muszę lecieć, także do zobaczenia. A przepraszam cię, mam do ciebie prośbę. Tak pytam wszystkich tak naprawdę, ale jakbyś coś wiedziała o jakimś wolnym pokoju, daj mi proszę znać, będę wdzięczna. To znaczy, ja opiekuję się mieszkaniem cioci, bo wyjechała do Stanów, więc no teraz pokój się zwolnił, jakbyś chciała. Bo moja współlokatorka wcześniejsza wyjechała. No byłoby super. To wiesz, jeżeli jest... tylko byś miała ochotę, to choćby to ja zapytam cioci i się dogadam jeszcze, dobra? Dzięki wielkie, dobra, będę wdzięczny. Dobra, to do zobaczenia, na razie. No ciekawe, jaki zbieg okoliczności, że akurat może sobie ktoś u niej zamieszkać. Ale czajcie w ogóle, że poznała typa, dopiero co go poznała, uznała, że jest fajny i scenę później go zaprosiła do mieszkania razem? A co jak on, nie wiem, zabija szczeniaczki? Naprawdę, nikt nie jest tak łatwo wierny jak paradoksowe postacie. Robert przeprowadził się do mieszkania Marty. Okazało się, że jest ono 10 minut spacerem od ich pracy. Wszystko się dobrze układa. Mężczyzna z radością rozpoczął kolejny dzień w firmie. Dzień dobry, panie Andrzejko. Dobry. Mam listy dla pani, sekundę dosłownie, dobrze? Cześć, kochanie. Buzia, dzień dobry. Cześć. Czy mógłbyś
Mam do ciebie sprawę, słuchaj. Dla ciebie mógłbym wszystko najpiękniejsze i kobiety mógłbym wszystko. Jasne, Maciek. Słuchaj, posłuchaj. Chciałbym cię dzisiaj wieczorem gdzieś zabrać, uczcić mój sukces. Dobrze, ale teraz muszę... Projekt okazał się być rewelacyjny. Prezes zrozumiał, jakiego ma geniusza na pokładzie. Dobra, Maciek, zamknij się. Chcę coś powiedzieć, ale twoje pucowanie się mi nie pozwala. I oby ona teraz z nim właśnie jeszcze przy pracowniku zerwała go, jakoś poniżyła, bo na to zasługuje, jest gościu obskurny. Co się tak gapisz? Co wybłaszasz oczy? Mam listy dla pani Angeliki. Do jasnej cholery, czy jest jakiś facet, który w tej firmie nie chciałby przylecieć mojej laski? Mam dosyć gapiących się na nią palantów. A zresztą, co ja sobie głowy zawracam takimi pierdołami tak naprawdę? Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę zanieść to do mojego nowego gabinetu, dobrze? Spadaj. Po chwili do swojego gabinetu wraca Angelika i zastaje Roberta przy rozdawaniu poczty. A od kogo te piękne kwiaty? Nie wiem, proszę pani. To by było genialne, gdyby on teraz robił dzieci z kobietą, szefa, którego nęka, no przecież to by była idealna zemsta. Ach, pewnie od tego nie do rajdy z finansowego. Mógłbym prosić o pokwitowanie? Za chwileczkę. Co to za kwiaty? Od prezesa z okazji awansu? Nie, od wielbiciela. Od Marka, prawda? Zostaw, proszę cię, przecież to tylko kwiaty. Zresztą skąd wiesz? Widziałem tego kolesia, jak się gapił na ciebie na szkoleniu. I muszę mu wytłumaczyć, żeby się od ciebie odpieprzył. Oczywiście, że lubię się podobać. To naturalne, jestem kobietą. A Maciek nie powinien być zazdrosny. Jest ideałem faceta, bogaty, przystojny. Czego chcieć więcej? No nie wiem, na przykład tego, żeby nie był totalnym psychopatą i obłąkańcem. Co z tego, że ktoś jest przystojny i bogaty, kiedy wieczorami idzie do sąsiadów i zabija ich kota i potem je tego kota? No pieniądze i dobry wygląd tego nie naprawią. A ty? Co się gapisz? Zostaw go, dokumenty mu muszę podpisać. Też ci coś muszę wytłumaczyć, żebyś się odpieprzył od mojej kobiety? Daj spokój, dobrze? Dziękuję. Ja to jego praca. Myśli, że jest z Warszawy, a słoma mu z butów wychodzi. Nie mam pojęcia, co Angelika w nim widzi. Robert nie może zrozumieć, dlaczego Angelika nie rzuci Maćka. Chłopak chce porozmawiać z Martą, aby dowiedzieć się jak najwięcej o Angelice. Wytłumacz mi jedną rzecz. Co ona w nim widzi? Nie wiem, pewnie jest taka sama jak on. Ona ci się podoba, co? No podoba mi się. Chłopie, to jest nie twoja liga. Ona jest z tym Maciusiem i raczej go nie zostawi. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak nie twoja liga, a po drugie, na pewno go zostawi, bo jeśli miałaby z nim wytrzymać, to musiałaby przejść lobotomię. Ciekawe swoją drogą, że ona coś takiego mówi, że wiecie, nie twoja liga, mimo to, że ona jest z nim zakochana, więc jakby powinna go widzieć jako coś takiego, taki ideał, nie wiem. A może jakby na studia poszedł? No tak, pomarzyć zawsze wolno. Zresztą, skąd ty się wziąłeś? Czyż dobrze wiesz, skąd się wziąłem? Jestem z Pomorza, ze wsi, mamy gospodarstwo. A po śmierci ojca było trochę trudno, no ale jakoś tam z bratem dajemy radę. Ale jest jedno małe ale. Chciałbym zostać informatykiem, no a na wsi to jest praktycznie niemożliwe. Nawet internetu nie mieliśmy. No co ty? Jak tak bez neta? No normalnie. No ale... Gdybym miał możliwości tam rozwoju, to bym tam został, ale no nie mogę. Skoro internetu tam nie mieli, to faktycznie źle, bo w Polsce 93,3% gospodarstw domowych ma do niego dostęp. Nie przeczytałem tego, mam to w głowie oczywiście. No ale i tak wariaci, zamiast do Warszawy mogłeś do Dąbrowy przyjechać. Może i nie ma to jakoś dużo informatycznych firm, nie ma jakoś wielu startupów, ale w tą niedzielę na przykład mógłbyś zobaczyć, jak sobie biegnę półmaraton, tak? Bo będę biegł półmaraton dąbrowski. I jak wy to oglądacie, to już go pewnie przebiegłem, więc możecie wbić na Instagrama Krystal Joke i zobaczyć, czy coś o tym wstawiłem. No dobra, ale myślisz, że tu ci będzie lepiej? Na pewno nie jako goniec, dlatego chcę iść do szkoły. A wiesz, co ja chcę robić? No co? A no to. To? No, o Jezu, zakład kosmetyczny chcę otworzyć. No wiesz, robić takie tam tipsy żelowe i wiesz, naklejki, o. Ale mam jeszcze jedno marzenie. Chciałabym się tak zakochać. No tak wiesz, na zabój. Cieszę się, że poznałam Roberta. Jest taki odpowiedzialny i męski. Z nim mogłabym wszystko, tylko że traktuje mnie jak koleżankę. Chyba muszę to zmienić. Fajnie by było, ale proszę, nie rujnuj mu przy tym życia, okej? Okay? Zrujnuj na przykład życie Maćkowi, jak już komuś musisz, bo on jest kretynem. Angelika jest poirytowana licznymi mailami od tajemniczego wielbiciela. Podejrzewa, że ich autorem jest Marek z księgowości. Postanawia natychmiast wyjaśnić tę sytuację. O, Marek, bardzo dobrze, że jesteś. Słuchaj, przestań wreszcie wypisywać do mnie te głupie, miłosne maile. Jakie maile? O czym ty mówisz? No nie udawaj. Po co wysyłasz te bzdury? Odczep się ode mnie, rozumiesz? Jakie bzdury? Naprawdę nic takiego nie zrobiłem. Wiesz dobrze, że Maciek jest zazdrosny. Zabije mnie i ciebie za to. Angelika, ale to naprawdę. Dobrze, tak. Nie, nie. Fajt łapa. To on na mnie wpadł. Jak on na ciebie wpadł? Przecież to ty szedłeś, on sobie stał
i ty w niego wszedłeś, więc jak on mógł na ciebie wpaść? Tak, widziałam. Dwie ofermy się spotkały. Jeden wypisuje do mnie głupie, miłosne maile, a drugi łazi za mną. To jego wina, że w pani zakochał? Ty wiesz, co on do mnie wypisuje? On jest beznadziejnie romantyczny. W życiu to nie liczą się takie rzeczy. Kariera, sukcesy, kasa, imprezy ewentualnie, no ale bez przesady. Ja myślałem, że w życiu liczy się drugi człowiek, który ci pomoże w potrzebie. Komedyjek się naoglądałeś. Co taki goniec może wiedzieć o prawdziwym życiu? Tu liczą się układy, awanse, pieniądze. Jeśli szybko nie zmieni priorytetów, to Warszawa go pożre. Po wyczerpującym dniu w pracy Robert chce tylko położyć się do łóżka i odpocząć. Nie spodziewa się, że czeka na niego Marta, która robi wszystko, żeby zwrócił na nią uwagę. Cześć. Cześć. A co ty tu robisz? Przecież miałaś być na imprezie jeszcze. No tak, ale wiesz, wcześniej się skończyło, no i tam koleżanki musiały gdzieś iść. A co ty taki smutny? Właśnie, jesteś tak smutny, że chyba tylko stworzenie nowego człowieka ze współlokatorką poprawi ci humor. A nic, tam rozmawiałem z Angeliką, bo masz rację co do niej. A co ci powiedziała ta damessa? Nic, weźmy jakiegoś kolesia, który się w niej kocha. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem tego. Piękna, inteligentna, nie rozumiem, że... Najważniejsza rzecz jest miłość. No widzisz, może dla niej nie jest. To prawda, dlatego właśnie teraz powinieneś się praktykować z kobietą, która jest obok ciebie, bo ja was shipuję, a jak jakoś shipuję, to ta osoba, to i druga osoba muszą być razem aż do śmierci. Ja tam na przykład uwielbiam miłość w każdej postaci. Robert? Tak. Nie, proszę. Myślałam, że spędzimy razem ekscytujący wieczór. No, pokazałabym mu, co potrafię. I już w życiu by nie pomyślał o tej durnej Angelice. A co umiesz takiego robić, żeby to mogło tak bardzo zaimponować? Tworzyć aplikacje webowe? W pracy dostał polecenie od szefa, żeby jak najszybciej zawieźć dokumenty do podpisania do domu Angeliki. Dzień dobry. Maciek, kochanie. Słuchaj, potrzebuję cię tutaj. No, zawiesił mi się komputer. Dzwoniłam już do chłopaków z serwisu, ale oni nie odbierają. Musisz mi pomóc. Ja oszaleję, jak stracę te wszystkie dane. Pracowałam nad tym chyba 4 dni. Jesteś cholernym egoistą. Sama sobie poradzę. Ależ, baby, jest pewien człowiek, który urodził się po to, żeby robić dzieci kobiecie szefa i naprawiać komputery. I ten superbohater stoi obok ciebie. Przepraszam bardzo, może ja mógłbym pomóc. Ty? A niby w czym? Naprawię komputera. Jeżeli myślisz, że oddam swój komputer takiej osobie jak ty, to się grubo mylisz. Naprawdę się na tym znam. Komputery to moja pasja, może spróbuję jednak. Dobra, ale jeżeli stracisz te dane, to wylatujesz. Zgoda. Dobra, ja mam pytanie, dlaczego on się tak nią jara, skoro ona jest taką jędzą? To już serio lepiej by było z tamtą współlokatorką, mimo że ona też troszeczkę leciutko jest szemrana, ale jednak dużo lepsza. No już, proszę. Co? Już? Już. Nie, to nie jest możliwe. Jesteś moim aniołem. No, dziękuję. Ja myślę, że marnujesz się, chłopaszku, w tej pracy tutaj. Żaden chłopak z IT by sobie z tym tak szybko nie poradził. Tak właśnie wygląda twoja mama, kiedy naprawisz internet, resetując router. Co? Jak to zrobiłeś? Jesteś mistrzem informatyki. Nie mogę uwierzyć, ona naprawdę mnie pocałowała. Pięknie pachnie, ma takie delikatne usta. Nie myślałem, że doczekam tej chwili. O, cześć. Cześć, a co ty taki radosny? Byłem u Angeliki, naprawiłem jej komputer. No i co, bo nie widzę związku? Pocałowałam jej i nazwała swoim aniołem. Przecież wiesz, że nie masz u niej szans. Po pierwsze jesteś niewykształcony, po drugie nie jesteś dyrektorem, a po trzecie nie masz złotej karty kredytowej. Co mam wymieniać dalej? Za tydzień składam papiery na informatykę, także będę wykształcony. Wiem, że będzie ciężko, ale mam jeszcze noce, będę dorabiał. Dobra, ale to co? Spędzisz 3 lata na zdobywaniu tytułu inżyniera i potem co? Po 3 latach wrócisz do niej i powiesz: ej, siema, pamiętasz mnie? Jakby ja jestem tym wieśniakiem, co teraz już nie jest wieśniakiem, bo jestem inżynierem i co, teraz już chcesz ze mną być? Nie wiem, dziwny jest ten plan. Nie wiem, wiesz co, rób jak chcesz. Uważam, że ta miłość wyjdzie ci bokiem. Ona złamie ci serce. A co ty tam wiesz? O, matko. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Miałam to sama załatwić, ale po tym awansie na nic już nie mam czasu. Potrzebuję, żebyś odebrał moje rzeczy z pralni. Znowu jak cię o coś proszę, to cię nie ma. No przestań sobie żartować. Jak zwykle nie masz dla mnie czasu. Założę się, że on za nią to zrobi, ale czy to się opłaca? Bo tak działając, on prędzej stanie się jej sługą niż chłopakiem. No ale zobaczymy, może pójdzie na studia i za 3 lata będą razem. Dziękuję. Już. Już wiem do cholery, dlaczego nie masz dla mnie czasu. Wolisz obściskiwać się z tą sekretarką prezesa. Coś, to nie jest tak, jak myślisz. A tobie nie wstydzi, Dziro jedna?
obciskiwać się z cudzym facetem, wynocha mi stąd. Ona dla mnie nic nie znaczy. Totalnie nic. Nic? Masz mnie za idiotkę? Nie, nie mam. Mała, nigdy cię nie zdradziłem. Wszyscy jesteście tacy sami. Jedna baba wam nie wystarczy. Nie, naprawdę. Jak możesz coś takiego mówić? Przecież to jest tak obraza dla każdego faceta. Bo gdyby każdy facet taki był, każdy, to byśmy już dawno wykinęli jako gatunek. Wyobrażacie sobie, żeby idziecie sobie przez ulicę i każdy facet, jakiego spotkacie, to jest jak Maciek? Ja bym nie chciał żyć na takim świecie. A ty nie jesteś lepsza? A te kwiatki, te liściki, jesteś pierwszą myślą po przebudzeniu. A w ogóle jakim cudem ty dostałaś tak szybko awans? Normalnie, ciężką pracą. A może dupą u prezesa? Jeszcze raz dotkniesz mnie, to cię... Pożałujesz tego, koleś. Ty już nie pracujesz, tu rozumiesz? Cholera jasna, że też musiała nakryć mnie w takiej sytuacji. To, że ta kobieta mi się podoba, to nie znaczy, że ją bzykam. A ten koleś z wioski niech sobie szuka nowej roboty. No teraz jakiś zaimponował nasz informatyk, to wystarczy skończyć studia. 3 lata i będzie twoja, spokojnie. No chyba, że sam tytuł inżyniera jej nie wystarczy i musisz zostać jakimś doktorem habilitowanym, profesorem rehabilitowanym, no to wtedy może tak. Wtedy będziesz musiał dłużej. Maciek po incydencie z Robertem na korytarzu natychmiast powiadomił o całym zajściu prezesa. Szef wezwał Roberta na poważną rozmowę. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie Robercie, rozmawiałem z dyrektorem Maciejem Kwaterką i opowiedział mi, co się stało. W tej sytuacji moja decyzja jest jednoznaczna. Nie będę tolerował bijatyk w mojej firmie. Panie prezesie, każdy by tak postąpił, stanę w obronie kobiety. No rozrabiał pan, musi pan odejść. Proszę dać mi jeszcze drugą szansę. Nie chcę już tego słuchać, podjąłem decyzję. To nie słyszę, Funcio, nie? Bicie kobiet w miejscu pracy jak najbardziej, ale bronienie ich jest karane wygnaniem, nie można bronić kobiet. Chłopak jest młody, narwany, niepotrzebnie wmieszał się w naszą prywatną kłótnię. To trochę nasza wina, że tak się narobiło. No i co ja mam teraz zrobić? Proszę dać mu jeszcze szansę. On jest bardzo zdolny, jeszcze będą z niego ludzie. Świetnie zna się na komputerach, bardzo proszę, panie prezesie. No dobrze, pani Angeliko, skoro pani się za nim wstawia. Słyszał pan, panie Robercie? Tak, słyszałam. Proszę pamiętać, jeszcze jeden taki wybryk i żegna się pan z nami. Nie zawiedzie się pan. Musiałam stanąć w obronie chłopaka. On nie może płacić za nasze problemy. Może nie jestem jej aż taki obojętny. No, najważniejsze, że nie straciłem pracy. Serio, taki jesteś zadowolony z tej pracy, że tak ci na niej zależy? Przecież jesteś traktowany przez szefostwo jak ostatni śmieć, ale nie wiem, może on sobie myśli, że to go przybliża jakoś do bycia informatykiem. Angelika zaproponowała Robertowi spacer po parku, aby odreagować stresującą sytuację, która miała miejsce w biurze. 26-latek z radością przystał na propozycję kobiety. Chciałem pani raz jeszcze podziękować za to, że wstawiła się pani za mną prezesa. Mówmy już sobie po imieniu, dobrze? Uznałam, że tak właśnie powinnam zrobić. Prezes to jest właściwie porządny gość. Dobrze, że tak ta sprawa się zakończyła, miałbym poważne problemy. No, musiałbyś szukać nowej pracy. I to szybko. Lada dzień muszę opłacić studia. Dzięki tobie się zapisałam. Naprawdę? Naprawdę. No, chciałem ci imponować. Poza tym, no mam nadzieję, że kiedyś zostanę dyrektorem od spraw nowych technologii. Ale kłamie, przecież on zawsze, znaczy mówił, że zawsze chciał być informatykiem, więc to nie jest tak, że ją poznał i nagle, o, chcę być informatykiem. Ale rozumiem, bajerka musi być, szanujemy. No, a ty troszeczkę nie za wysoko mierzysz, kochany? No, mam nadzieję, że nie. No, poza tym, Angelika, ja się w tobie zakochałem. No, chyba troszeczkę się zagalopowałeś teraz. No, przepraszam. Słuchaj. Nic z tej miłości nie będzie. Fajny z ciebie chłopak, całkiem przystojny, ale bez przesady. Dobra, zresztą jak dla mnie to już za dużo wrażeń na dzisiaj, do firmy już nie wracam, więc chodź, odprowadzisz mnie do domu. Widzicie, o tym właśnie mówię, ona go nawet nie szanuje, a współlokatorka by go szanowała i to bardzo. Już w sumie tamta też go niby cisnęła, ale cisnęła go tylko tak z miłości. I chociaż dzieci chciała z nim robić i by się przyczynili do poprawienia demografii. I jak? No ładna. Nie wyglądam w nich lepiej niż ona, no sam powiedz. No ładna, ładna. Ty, a coś ty taki? O, miałem ciężki dzień w pracy. Tak? Prawie straciłem pracę. Żartujesz? Nie, nie żartuję. Ale to nie koniec atrakcji. Powiedziałam Angelice, że ją kocham. No kretyn. Powiecie, że jednak go nie szanuje, jest zła, ale ja się z nią zgadzam. Szczególnie, że ona pracuje, w sensie ta Angelika, w tej samej firmie, na wyższym stanowisku. No tak się nie robi. Ja w to nie wierzę po prostu. Nie jestem żadnym kretynem, po prostu ją kocham. No i co? Powiedziała ci, że też cię kocha, nie? No chyba w to wątpię. No naprawdę wspaniała kobieta. Wiesz co? Ty jesteś ślepy. Nie potrafisz docenić kogoś, A w ogóle on mówi o tej Angelice, jakby ją znało tak bardzo dawno, nie wiem. Od 10 lat już po prostu wie, że to jest cudowna osoba, a póki co wszystko, co widzimy, to wskazuje na to, że to jest jakaś tępa dzida.
Przepraszam cię, no jesteś naprawdę super kumpelą. Nerwy mi już puszczają, bo nie wiem, jak mam tą sprawę z Angeliką załatwić, a naprawdę mi zależy. Co, jak nie chcesz mnie słuchać, to nie. Tylko potem, żebyś nie żałował. Na pewno nie będę żałował. Wiem, jak mam to zrobić. Muszę wykształcenie zdobyć i będzie coraz lepiej. Ty debilu, i będziesz walczył o nią przez 3 lata na studiach, bo ona cię nie szanuje, że jesteś ze wsi i nie jesteś bogaty, no to jest świetny pomysł. Może nie warto iść za marzeniami, skoro wiesz, że one się nie spełnią. Warto, przecież mówię ci, że wiem, jak mam to zrobić. Nie liczyłabym na to, że ona zostawi Maćka. A ja bym liczył, zwłaszcza po dzisiejszej awanturze, jak go nakryła z sekretarką. Wiesz co, laski, takie jak Angelika, nie. Ona z niego nie zrezygnuje, za wiele by straciła. Zrezygnuje, ona jest inna. Naprawdę nie jest egoistką. Wiesz co, jesteś niereformowalny, ale dobrze, dobrze. Tylko od dzisiaj kanapeczek na śniadanie nie będzie. Marta, to naprawdę świetna dziewczyna, można z nią konie kraść. No ale co ja poradzę? No, ja wiem, z kim chcę być. No i mam nadzieję, że od jutra los będzie dla mnie bardziej łaskawy. A pamiętacie, jak wcześniej Angelika go nazwała jakąś tam fajtłapą czy coś? No nie, no w sensie może, że to podałem jakiś synonim tego, ale coś w tym stylu powiedziała. W każdym razie nie szanuje go, a on jej broni, jakby to była jakaś jego matka i to jeszcze święta Teresa z Kalkuty, nie wiem. Następnego dnia Robert, pełen nadziei, przyszedł do pracy. Patrzcie i podziwiajcie. A co masz? Jaki śliczny. Jaki piękny, jaki delikatny. Ale się ten twój Maciuś postarał. Prawda? Chcę zobaczyć to, co udało. Ale słuchaj, przecież to nie jest na przeprosiny. On ci zrobił taką awanturę. No tak, ale wszystko mi wyjaśnił. Dziewczyno, on podniósł na ciebie rękę. Ale obiecał, że to się nigdy więcej nie powtórzy. No i co, i ty mu wierzysz? Nieważne, czy mu wierzy, ważne, że dostała drogi pierścionek. A ewidentnie Angelika bardzo lubi pieniądze i tylko to się dla niej liczy. Co najmniej jakby nie była taką idealną kobietą, o której ciągle słyszymy. Powiedział, że bardzo mnie kocha i że musimy zacząć planować ślub. Gratulacje! Złamała mi serce. Muszę o niej zapomnieć. Gościu, przecież ty ledwo co ją poznałeś. A mówi o niej naprawdę, jakby od pierwszej klasy podstawówki był w niej zakochany i walczył o jej względy. Wyjeżdżam. Jak to wyjeżdżam? Normalnie. No chyba sobie żartujesz. Angelika wychodzi za mąż, za tego debila. Ja nie mam tu po co dalej siedzieć. Jak to nie masz po co siedzieć? Przecież zacząłeś studia. No to je rzucę. Nie możesz ich rzucić, masz pracę, studia, w ogóle... Ale czego nie rozumiesz? Ona wychodzi za mąż, ja nie mam tu po co dalej siedzieć. To sobie weź kilka dni w pracy i sobie przemyśl wszystko, a nie od razu chcesz sobie rozwalić życie. Ale ja już wszystko przemyślałem, naprawdę. W ogóle... O czym ty do mnie w ogóle mówisz? Mówi to co zawsze, czyli jakiś bezsensowny bełkot. I naprawdę powinien się cieszyć, że Marta jakimś cudem wytrzymuje to jego gadanie bez sensu. Rodzina na pewno się ucieszy, że wróci. No tak, może się ucieszy, ale no daj spokój. Dobra, mam pomysł. Może po prostu zaprośmy ich do nas. Na kolację. Zastanowię się. Musiałam coś zrobić. No przecież chłopak nie będzie marnował sobie życia przez jakąś idiotkę. Nie no co, to ja też kiedyś miałem taki etap w moim życiu, że szedłem sobie do Biedronki, od razu się zakochiwałem w jakiejś kasjerce, dawałem jej pierścionek, się pytałem, wyjdziesz za mnie? Ona mówiła, nie, co ty gadasz, przecież ja cię w ogóle nie znam, ty jesteś jakiś dziwny, łysy. A mi było bardzo wtedy przykro, aż musiałem się przeprowadzać za każdym razem do innego miasta, aż w końcu trafiłem do Dąbrowy. Kilka dni później do Warszawy przyjechała rodzina Roberta. Marta na tę okazję przygotowała uroczysty obiad, a chłopak wziął dzień wolny w pracy. Matka Roberta wypytuje o jego życie w stolicy. No, synuś opowiada, jak ci się tu żyje. Dobrze i źle. Znaczy, mam pracę z perspektywami. Bardzo dobrze. Studia. Ale w miłości niestety nie jest tak, jakbym chciał. A co to za kobieta, nie chce mojego brata? Widocznie nie jest ciebie warta. No, jest. Szczerze jest. Skoro on jest tak odklejony, on nic nie rozumie, on po prostu z kretynem, to będą do siebie pasować z Angeliką. Dobrze, lepiej powiedzmy może, co tam u was słychać. No. Co na gospodarce? A radzimy z mamą, wspieramy się. Przemuś to taki dobry gospodarz, naprawdę kocha to, co lubi. Nigdy nie wątpiłem. Naprawdę, jest taki pracowity. Żniwa dobrze poszły, czy nie za bardzo? Dobrze poszły. Bardzo, bardzo dobrze. Może Marta by nas odwiedziła? Z chęcią. Ja widzę, dziecko, że ty świetnie gotujesz. Jest zakochana w nim, świetnie gotuje, on się jej podoba, no jakby czego chcieć więcej? Przecież to jest tak cudowne, kiedy ktoś świetnie gotuje, bo rozumiecie, potem się to je, to co ktoś ugotuje, to ty to jesz, a jedzenie jest super. No chyba, że gotuje sałatki same, no to wtedy nie, to wtedy musiałbym ją zabić. Nie, dziękuję. Spójrz, taka ładna z niej dziewczyna. Ty, synu, chyba ślepy jesteś. Szukasz nie wiadomo gdzie, pod bokiem masz taki skarb. Mamo. Zastanów się.
Gdyby nie Marta, ja już dawno bym wyjechał z Warszawy. To naprawdę jest anioł. Co ty opowiadasz? Przecież studia musisz skończyć. No byłbyś gdzieś jedynym w rodzinie, który skończy studia. Brat, nie zawal tego. Tak się cieszę, że Robert przyjechał do wielkiego miasta. Tak marzył o studiach. Te komputery to jego całe życie. Serce mnie tylko boli, że w miłości szczęścia nie ma. Bo to taki dobry chłopak. Dobry chłopak był, zawsze dzień dobry na klatce powiedział, ale nie zauważył, że kobieta dla niego idealna była tuż obok i gotowała mu rosołek. Chciałem z tobą poważnie porozmawiać na temat Marty. Wspaniała dziewczyna także. Start. Bardzo mi się spodobała dzisiaj. Zastanawiałem się, czy ja jej się też spodobałem. Dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Prawda. Ale myślisz, że mogę się jej podobać? Od kiedy ty taki nieśmiały jesteś? Startuj do niej, no mówię ci. Nie będę się powtarzał. Spróbuję w takim razie. Wiem, że ja się nie podobałam Angelice i muszę o niej zapomnieć, bo szlak mnie trafi. Mnie też zaraz szlak trafi przez to, ale może i to dobrze. Skoro on nie chce dobrego rosołku i kanapeczek, to jego brat może chociaż z tego skorzysta. Robert wyjechał z mamą na wieś, żeby odpocząć i spokojnie wszystko przemyśleć. Niespodziewanie zadzwoniła do niego Marta, prosząc, żeby jak najszybciej wrócił do Warszawy. Musi mu o czymś natychmiast powiedzieć. Lepiej ty mi powiedz, co tam za newsa masz, że aż musiałem do Warszawy przyjeżdżać. Najpierw to ja muszę cię opieprzyć. Za co? Za kobyle caco, za to, że jesteś kretynem. Za to, że ukrywałeś przede mną swojego brata. No przecież to jest ten. Jaki ten? No ten jedyny, ty idioto. To znaczy, że ja już nie jestem miłością twojego życia? Wiesz co, w sumie jakoś mi przeszło. Przemek jest cudowny. I wiesz co? No? Rzucam robotę w firmie i wyprowadzam się na wieś. Oszalałaś? Nie, nie oszalałam. No przecież zakochałam się i w ogóle planujemy z Przemkiem ślub. No to gratuluję. Witaj w rodzinie, ale to mogłaś mi przez telefon powiedzieć, czy coś jeszcze. Dobra, siadaj, to nie wszystko. Ci ludzie w paradoksach naprawdę zbyt szybko się przywiązują. No chyba widzowie, że to normalne, wy też tak macie, że poznajecie kogoś i od razu, a chwilę później już po prostu chcecie brać z nim ślub. To jest taki cykl postaci paradoksowej. Poznajesz kogoś, dzień później się zakochujesz, albo nie, w ogóle od razu się zakochujesz, a dzień później już planujesz ślub. Muszę ci coś powiedzieć na temat Angeliki. Słucham. Maciek ją rzucił. Co? No, zobaczył, jak czyta jakiegoś maila od kochanka, no i zaczął się drzeć na nią, wyzywać od szmat. Masakra. A wiadomo, kto napisał tego maila? No przecież nie powiedział. No ale wszyscy wiemy, że to od Marka z finansowego. Ona zawsze była łasa na kasę. No ale w sumie to nawet nie wszystko. Od razu tego samego dnia do Maćka wprowadziła się ta sekretareczka prezesa. Wiesz, która? Biedna Angelika. Bardzo biedna. Była z jakimś facetem dla pieniędzy i go zdradzała chyba, z tego co tutaj mówią, i on też ją zdradzał. I generalnie są siebie warci, ale tak, bardzo biedna. Ta biedna to ona była, jak ją dzisiaj prezes zjechał od góry do dołu, że znowu spieprzyła jakiś projekt. Naprawdę cały świat jej się posypał od tego maila. To ja napisałem tego maila. No chyba żartujesz. Nie, nie żartuję. Ja napisałem tego maila. Usłyszałem z tęsknoty i pojechałem do Pruszcza, wszedłem do kafejki. I wysłałem. No toś ładnie jej namieszał, człowieku. Biedna teraz od 2 dni na przemian. Albo płacze, albo się na wszystkich drze. Co ten Robert najlepszego zrobił? Nie no, teraz to już w ogóle chce mnie wpędzić do grobu chyba. Czyli ona jednak nie zdradzała Maćka, a więc rujnuje sobie życie przez ciebie. Znaczy ty jej zrujnowałeś życie. Mimo, że niby ją tak kochasz, ale jednak zrobiłeś coś, co rujnuje jej życie. Boże, to jest taki debil naprawdę, no ja nie wytrzymuję. Namieszałem, to naprawię. Pojadę jutro do firmy i wszystko wytłumaczę. Raczej wątpię. Nie będzie chciała z tobą gadać. Mówię ci, ostatnio tylko krzyczy i płacze. No postąpiłem idiotycznie, ale to naprawię. Zatem nie mam się tak naprawdę czego wstydzić. Napisałem... A coś ty tam napisał? Napisałem to, co czuję. O miłości, o swoich uczuciach. I podpisałem się pod tym. Także żaden jakiś Marek z finansowego, tylko ja jestem autorem tego maila. No to ja jej współczuję. I wiecie, co jest jeszcze lepsze? Jakby, że ten pajac już wcześniej jej wyznał miłość, więc teraz to drugie wyznanie miłości to już nie jest wyznanie miłości, bo on już to wyznał wcześniej. Czyli tak naprawdę jedyne, co teraz tym osiągnął, to skoro ona i tak już wiedziała, że on jest zakochany w niej, no to to, że jej życie się zrujnowało. Mężczyzna wierzy, że jeszcze wszystko można naprawić. Możliwe. Przez panią straciłem kluczowego klienta. Jeden gówniany klient stracony i już ci jestem niepotrzebna, prezesiku jeden? Pani Angeliko, proszę liczyć się ze słowami. Nie mam zamiaru się liczyć. To ja przez lata flaki sobie wypruwam, żebyś miał kasę, bo chudro jeden, a ty to mnie tutaj papierkami wymachujesz przed nosem? Ja rozumiem, że jest wściekła, bo Maciek z nią zerwał, no ale jakby...
jakby wam to powiedzieć, no, pozwólcie, że powtórzę to zdanie, co powiedziałem przed chwilą. Maciek z nią zerwał. Gdyby Maciek ze mną zerwał, to bym się zesrał ze szczęścia i zrobił salto w tył. Proszę, tyle to wszystko jest warte, masz! Mam pani dosyć. Pracownicy mieli rację, przychodząc do mnie i opowiadając mi, że coś się pani stało, że się pani na nich wydziera, wyżywa. Dość tego, zwalniam panią. I bardzo dobrze. A pan co tutaj robi? Miał pan być na zwolnieniu. Kadry dzwoniła. Państwa do pracy zapraszam. Angelika. Czego chcesz? Może mógłbym ci jakoś pomóc? Nie, nie mógłbyś! Już mi wystarczająco pomogłeś, ty wsioku jeden! O, widzicie, i tak od początku właśnie ma go za wsioka. Taka to jest z niej idealna kobieta. Może jednak, nie wiem. Słuchaj, jesteś nikim. Nikim, rozumiesz? Daj mi spokój, pocałuj mnie w dupę! Ale, Angelika! Zostaw. Rozmawiaj ze mną. Na razie. Poczekaj. Boże, on jest tak żałosny, nie wiem, naprawdę. Rzadko jest tak, że aż tak bardzo nie lubię głównej postaci odcinka, no. Może ktoś kiedyś zrobi jakiś edit, w którym będą wszystkie momenty, w których mówiłem dokładnie to samo, co teraz. Bo mam wrażenie, że często mi się zdarza mówić, że teraz to po prostu zawsze nienawidzę tych postaci, ale teraz to już nienawidzę tak, jak nigdy nienawidziłem. Życie jest do dupy. Wszyscy mnie zostawili. Ja cię nie zostawiłem. Ale to właśnie to jest źródłem jej aktualnych problemów. To, że jej nie zostawiłeś i napisałeś tego maila. Chłopczyku, ty nawet nie wiesz, z czym ty się mierzysz. Cokolwiek to jest, na pewno ci pomogę. Daj mi spokój, słuchaj. Daj mi spokój. Rzuć cholerę to. Gdzie zabija? Idź już sobie. Nie wiem, co się dzieje. To nie jest ta Angelika. Zawsze taka piękna, roześmiana. Teraz zupełnie inny człowiek. Jest totalnie załamana. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Jak to, co się dzieje? Przez ciebie zerwano z nią zaręczyny jakby i zwolniono ją z pracy. Czego on nie rozumie? Jak on może nie rozumieć, co się dzieje? Cześć, Marta. Co się stało? Zobacz, co mam. To są wyniki badań Angeliki. Leżały na wierzchu. Nic nie rozumiem. Ona jest chora. Ma raka mózgu. Moja mama miała to samo. Zmarła. To jest... Na przemian albo płacze, co do niej albo... jechać. Trzymaj, dzięki. Okej, dobra, to jest już za grube. Zerwał z nią chłopak, zwolniono ją z pracy i jeszcze ma raka mózgu. Nieważne już, jak ona była, nieważne, co zrobiła, wybaczam jej. Rak to niemożliwe. To nie mogą być wyniki badań Angeliki. No teraz rozumiem jej zachowanie. Musi być totalnie załamana. Robert pojechał do mieszkania Angeliki, jednak jej nie zastał. Wielokrotnie bezskutecznie próbował się dodzwonić do ukochanej. Kiedy po kilku godzinach dziewczyna odebrała telefon, wyznał, że wie wszystko o jej chorobie. Robert natychmiast ponownie pojechał do mieszkania dziewczyny. Ja naprawdę cię kocham. Jakie kocham? Zostawżesz mnie! Taka miłość nie istnieje! Żadna miłość nie istnieje! Już mi jeden powiedział, że mnie kocha, a potem co, zostawił mnie dla innej! Dobra, ale akurat jeśli chodzi o tego Maćka, to nawet jakiś średnio inteligentny szympans, jakiś głupi szympans by się domyślił, że Maciek jest debilem i pewnie będzie zdradzał. No ale ona najwidoczniej była zaślepiona pieniędzmi czy coś takiego, no trudno. Zostaw to, proszę. Chcesz się zatruć tym świństwem? Wymyślił sobie pretekst z dupy. Nakrył mnie na czytaniu tego maila od ciebie, wiesz? Przepraszam. Przepraszasz? A za co ty mnie przepraszasz? Za co? Za to, że tak pięknie pisałeś o miłości? Za to mnie przepraszasz? Coś ci powiem. To wszystko gówno warte. Gówno warte. Taka nieprawda. Miłość nie istnieje. Nie ma takiej miłości. Nieprawda, naprawdę. Wszystko będzie dobrze. Tak, teraz ci się podobam, bo jestem kobietą sukcesu, ale za chwilę to wiesz, co będzie. Będę łysa, będę brzydka, wychudzona i co? Wtedy mnie też zostawisz. Nie, nie zostawię cię w potrzebie, naprawdę. Dowodzę ci, że jestem facetem. Dobra, tak. No i to jest miłość w zdrowiu i w chorobie. Tak, właśnie, ja jestem za taką miłością. A to, że będziesz łysa, to co w tym złego niby? Ja przepraszam bardzo, ale bycie łysym, no jakby nie ma w tym nic złego. Okay? Chociaż fakt, że trzeba się golić, znaczy przynajmniej ja się golę co drugi dzień i nienawidzę tego robić, no ale ogólnie bycie łysym jest super. Nie jesteś inny, wiesz? Jestem. Nie. Jestem inny. Zostaw. Nie ma innych facetów, wszyscy jesteście tchórze i kłamcy. Czy on naprawdę nie rozumie, że ja umieram? I co? Jak będę brzydka i chuda, to też będzie taki cudowny i kochany? Nie wierzę w to. Faceci to tchórze, a ja chcę umrzeć. Angelika pomyślnie przeszła operację wycięcia guza. Po operacji okazało się, że przebieg choroby był bardzo łagodny. Uwielbiam to, że w paradoksach może być coś takiego, że ktoś mówi, no chcę umrzeć i dosłownie sekundę później gra jakaś wesoła muzyczka i już mówią, że o, jest super. Lekarze są pełni nadziei na całkowite wyleczenie Angeliki. Robert każdą wolną chwilę spędzał przy łóżku ukochanej. Tylko on nie odwrócił się od niej w tych najtrudniejszych dla niej chwilach. Chłopak z okazji powrotu Angeliki ze szpitala zaplanował dla niej niespodziankę.
Jankę. Witaj, mamusiu, witaj. Dzień dobry. Tak się cieszę, że was widzę. Chodź. Nie wstawaj, nie wstawaj. Hej, to jest Przemek, mój chłopak, brat Roberta. Jak się czujesz? Coraz lepiej, dziękuję. Tak, ale wszystko już okej? Trochę blada jesteś. No co ty nie powiesz, dopiero co jej wycięli guza mózgu. No i teraz już rozumiem, dlaczego była z Maćkiem. W sensie tylko ktoś, kto nie może myśleć racjonalnie, może być z Maćkiem. Lekarz powiedział, że w domu szybciej do zdrowia dojdę. Wyniki badań mam w każdym razie coraz lepsze, także już wszystko dobrze. Dobre nowiny. Cześć. A kto to jeszcze ma przyjść? Niespodzianka. Robert! Ja nic nie wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Coż tam się wydarzyło? No wszystko w porządku. Jest coraz lepiej nawet. Dzień dobry. Słońce moje kochane. Cieszę. Jak ty się czujesz, kochanie? Mamuś, ale czy ty nie miałaś czasami być u cioci Józefy? No tak, wczoraj mówiłaś. Ale Robert poprosił, żebym przyszła. No dobra, wiecie co? Robertowi... Dzisiaj mamy dzień wybaczenia. Robertowi też wybaczam. Wybaczam wszystkim z tego odcinka, oprócz Maćka. Oczywiście Maćka nienawidzę. No ale fajnie się wszystko ułożyło, nie mam się do czego przyczepić. No wybaczam. Fajnie, że ja w ogóle myślę, że ja tu jestem jakimś wyrocznią, nie? Że im by było pewnie przykro, gdybym mi nie wybaczył. Znaczy, chciałem, żebyście wszyscy tutaj byli, bo to dla mnie... Bardzo ważna chwila. Cieszę się, że jesteście. Może mi jakoś pomożecie. Ojej. Synu. Jesteś światłem mojego życia. Czy zrobisz mi ten zaszczyt i zostaniesz moją żoną? Tak. Cieszę się. Brawo! I pokazuj! Nie wiesz, nie wiesz. Angelika z Robertem wzięli ślub. Są szczęśliwym małżeństwem. Robert ukończył studia i awansował na kierownika działu nowych technologii. Ale że co, tak od razu? Wiecie, poszedł na rozmowę o pracę i powiedział: serio? Ukończył pan właśnie studia i pracował pan jako jakiś rozdawca listów w jakiejś firmie i raz naprawił tam komputer? Zapraszamy, będzie pan kierownikiem rozwoju najnowszych technologii. Chce pan zostać może CEO Microsoftu? No i dostał pracę, tak to się odbyło, nie? Głęboko wierzy, że choroba jego żony już nigdy nie powróci. Marta i Przemek spodziewają się dziecka. Mieszkają na wsi. Warszawa początkowo nie była dla mnie zbyt łaskawa. Pokazała mi swoje paskudne oblicze. Byłem niewykształconym gońcem poniżanym przez szefa. Ale miłość dodała mi skrzydeł. Poszedłem na studia, a zasady, jakie wyniosłem z domu i ze wsi, pomogły mi poskromić stolicę. Teraz to moje miasto. Bzdura, to nie jest twoje miasto, nawet prezydentem tam nie jesteś. Nawet jakby było, oczywiście, to by nie było jego miasto. Także niezły z ciebie debil, no ale fajnie, że ci wyszło w tej Warszawie, gratuluję, dostajesz ode mnie Nobla. I wiecie co? Nareszcie jest 15 minut po północy, piątek, znaczy teraz już sobota. I ja mogę iść spać. Tak, to jest świetne uczucie, kiedy po ciężkim tygodniu możesz iść spać. Znaczy nie, żeby było tak, że nie spałem przez cały tydzień, ale że się na przykład nie wysypiałem, to nieważne. Pamiętajcie w każdym razie, żeby zawsze starać się wysypiać i odpowiednio dużo jeść i pić dużo wody i jelowinka.